Do zdarzenia doszło przy zjeździe na lubińską giełdę. Kierująca samochodem marki Citroen jechała drogą krajową numer 3 i skręcała w kierunku ulicy na zjazd na ulicę Hutniczą. Natomiast z tej drogi podporządkowanej chciał się włączyć do ruchu na drogę krajową numer 3 kierujący samochodem marki Ford. Policjanci ustalili, że sprawcą kolizji był kierowca Focusa. Zostanie ukarany mandatem karnym oraz otrzyma 6 punktów karnych. Obaj kierowcy byli trzeźwi. RTBS oferuje bezczynszowe mieszkania na sprzedaż w nowej kamienicy zlokalizowanej w centrum Lubina przy ulicy Bema. Najwyższy standard, stylowa architektura, windy, garaż podziemny, atrakcyjne ceny. Szczegóły oferty dostępne są na stronie www.rtbs-lubin.pl lub pod numerem telefonu 76 746 32 55. Sprawdź naszą ofertę. Dwutygodnik bezpłatny Puls Regionu. Informacje z Głogowa, Legnicy, Lubina, Polkowic, Jawora i Złotoryi. Znajdziesz nas w urzędach, instytucjach i sklepach miedziowego regionu. Sprawdź swój puls regionu.